Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku eSports FC24, czyli właściwie FIFA 24. Dzisiaj zagramy sobie meczyk Dania-Polska, a w zasadzie Polska-Dania. My oczywiście będziemy gośćmi w tym przypadku. Ostatnie trzy mecze jako gospodarz, dwie wygrane, jedna przegrana, no Anglia nam dała popalić. Anglia nam dała popalić, więc mam nadzieję, że na Danii się troszeczkę odkujemy. Zresztą zobaczymy tak naprawdę, co też widać. Ostatnie mecze, no Niemcy ładna wygrana, 3-2. Czechy 6-3, no a Anglia, no niestety. Anglia można powiedzieć, że to był pogrom. No ale no, co mamy zrobić? No taka sytuacja, prawda? Taka sytuacja, no co się wydarzyło, to się wydarzyło. Nic więcej już tutaj zrobić nie możemy. Grosika bym wydupcył. Szymańskiego zamiast Wszołka. I czekajcie, ja bym sobie Szymańskiego od razu wprowadził. Tylko to zamiast Krychy, no nie, no tak nie bardzo, kurna. Tak się zastanawiam, jakby to tutaj rozwiązać. Dobra, zostawmy sobie ich na zmienniku. Na zmiennikach i zobaczymy jakby to poszło. Zagralibyśmy sobie troszeczkę pressingiem tym razem. Pozostałych wytycznych na razie nie będę zmieniał. Pressing się przyda na pewno, bo dużo łatwiej mi jest Olipka tak grać. No, skuteczność całkiem niezłą mamy, 31%. Zobaczymy, jak będzie w tym meczu, zobaczymy. Jak obstawiacie wynik, słuchajcie, no i pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, jaki mecz chcielibyście naszej reprezentacji kolejny. No bo jakby nie było, Holipa, teraz co prawda nagrywam drugi odcinek z rzędu, ale jak siadam, no to raczej nagrywam 2-3 i nie więcej, bo siada mi po prostu gardło, mówiąc zupełnie szczerze. Standardowo począteczek, prawda, hymn odegrany. Nasi już się szykują, no i lecimy. Dania przy piłce. Zobaczmy, co tu się wydarzy. No, mam nadzieję, że tym razem nasi nas nie zawiodą. Oczywiście chciałem tylko przypomnieć, że gramy na klasie światowej, żeby ktoś mi później nie zarzucił, że gram sobie na zawodowcu. No, aż tak słaby nie jestem jeszcze chyba. Chociaż kurwa, no nie wiem. Jest druga minuta i jest znowu afera, nie? Ja mam takie wrażenie ostatnio, że ja potrzebuję, ja naprawdę potrzebuję w pierwszych minutach dostawać po łbie w tych meczach, żeby zacząć coś grać. Bo jak nie dostaję, to te mecze wyglądają jak wyglądają później. Ała! Ależ twardo wszedł w Kamińskiego. No na spokojnie, dobrze, odegraj, pięknie, pięknie, Kiwior! Kiwior, wrzutka, Lewandowski! Kurwa, taka sytuacja! Taka sytuacja, no mogła być z tego bramka. Dobra, rozeganie z rogu, na spokojnie, skórać z wrzutą. Cyk! Ale za lekko Kamiński, no tak to można podawać, ale nie strzelać. Dobra, na spokojnie, nasi w obronie. Do Milika, Milik. Co tu było? To było zagranie ręką czy co? Bo nie wiem. Ogólnie tak mnie wkurwiają te randomowe zagrania ręką. O ile na tym meczu, tak jak gramy teraz, to nie, ale... Ale na skład Batsach w Ultimate Teamie to jest taka udręka, nie? Jakieś karne z dupy totalnie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale kurwa, naprawdę, nie? No dostaję pierdolca, powiem wam szczerze, dostaję pierdolca. Ale nie jest źle, bo ten tydzień w skład Batsach i tak zakończy gdzieś tam w okolicy Elity 1, więc można by rzec, że dobrze, Lewandowski! Kurwa mać, taka sytuacja. Nie, to Milik był. Kurwa, czemu ja Milika cały czas z Lewandowskim mylę? Mam wrażenie, że Milik jest mniejszy po prostu chyba. O! No i ładnie, no nie, no ta drużyna bez Milika nie istnieje. Tak prawdę mówiąc, ten Lewandowski tu chuja robi. Tylko Milik strzela bramki, słuchajcie, z napastników. Bo jest ich dwóch, no to... Tylko Milik strzela bramki. Co jest niezgodne z rzeczywistością, no bo raczej Milik rzadko strzelał w reprezentacji. Raczej przestrzeliwał, to tak, ale żeby strzelać... Ja pierdolę, no to skasowaliście akcję przeciwnikom, no. Skasowali.
Na spokojnie? Dobrze, Jezus Maria, szczęsny. Dobrze, Wojciech, Wojciech, aż to uratował. Dobra, jest kontratak. Dobrze, do Milika na spokojnie. Milik. Milik. Atak skrzydłem. Oj, kurwa, stracił. No, zaczarowałem, nie? Zaczarowałem, słuchajcie. Oj, za późno trochę. Ale dobrze, dobra odbrona. Brawo, brawo, Krychowiak. Do Zielińskiego, Zieliński. Zieliński. Do Lewandowskiego, Lewandowski strzela! No, ale nic z tego. Bramkarz Danii przytomnie. Dobra, skóraś. Wszystko w tobie, siła, no. Łe kurwa, ale... Co ten Kiwior tu zrobił? Dobra, na spokojnie, Milik. Jak nie przejął. No, no, przy linii bocznej bliska. No, no! Ajajaj, no nie tak, no nie tak. Dobrze, Kiwior. Do Kamińskiego, Kamiński. Idzie bokiem boiska, no. Zatrzymują go obrońcy. I teraz Milik, Milik. Milik schodzi do boku, strzał. Ajajaj, znaczy do boku, do środka. Kurwa. No, na spokojnie, rozegranie z rogu. Wrzutka, ale nie taka. Oj, afera jest. Afera jest, słuchajcie. No kurwa, no nie blokuj. Dobrze, Krycha, na spokojnie w tej obronie, na spokojnie, kurwa mać. Miało być na spokojnie. Dobra, trzeba to rozegrać. Kamiński, no już stracił piłkę. Dobrze, dobry początek tej akcji. Na spokojnie, no i kurwa, nie dochodzi to podanie do Milika. Mamy out. No i będzie rozegranie, tak myślałem, że do środka. Wow, chłopie, dzisiaj... O kurwa! Ale mu zajebał! Dobrze, delikatnie, dobrze, do Kiwiora. Kiwior, no kurwa, ale to musisz mieć z kim rozegrać, a jak ten Milik tam włazi do tego środka, kurwa, zamiast do boku w takiej sytuacji, to co ty możesz zrobić, chłopie? Dobrze, Milik, Milik. Będzie nabiegał. No! Ja przepraszam, ale no nie mogę, no nie mogę, no. Ja mam czasami wrażenie, że to ta bramka to taki kasztan wchodzi, nie? Ja nie wiem, z czego to wynika. Ale czasami normalnie no taki kasztan wchodzi, nie? No w życiu bym nie pomyślał, że tak rozegrać akcję, żeby to, że tak wpadnie brama, no. Ja tu się staram, wiecie, rozgrywać jakieś kurwa tamtego. A tu taka prosta akcja, nie? No ale tym Milikiem to ty musisz kurwa ruszyć pizdę do przodu! Nie wiem. Znowu muszę na super ofensywny dać, żeby oni kurwa zaczęli ofensywnie grać? Dobra, dobra, no spokojnie. No, blokuj, ale nie fauluj, no nie fauluj! No właśnie, 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 no spokojnie. Dobrze, Krychowiak, ale nie do końca udany, nie do końca udany ten odbiór. Broń, no, no, ale nie kop go kurwa po kostkach, no w polu karnym, debilu. Bednarek, no ale to musi mieć z kim grać, no musi mieć z kim grać, no kurwa sam nie będzie przecież akcji robił. Ja pierdolę, no super zagranie Bednarka, zajebiste. Mógł go kurwa nie zagrywać. Dobrze, do Krychowiaka, Krychowiak. Będzie rozgrywał środkiem do Lewandowskiego, no ale kurwa, przejmuje to obrońca, bo mu strzelił kurwa w nogi. No nie wiem, kurwa, może jeszcze oddajcie im tą piłkę, jakąś bramkę oddajcie, kurwa, od razu. Pierdole. Dobrze, no wybij! Ale nie, no nie tak! Jeszcze karny. Milik, ty kurwa idioto jebany bez mózgu. Ty miałeś to wybić, a nie go kurwa przejechać. Ja pierdolę.
Dobra, będzie w prawo strzelał, będzie w prawo strzelał. Wierzę, będzie w prawo strzelał. Pyk! Kurwa! Dobrze, 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 Wojtek. Ja pierdolę, ale tu uratowałeś, nie? Milik z żółtkiem, no ja jebę. Myślę nad jakąś zmianą, ale nie za bardzo jest tu coś zmienić. Kiwiora bym zamienił za Kesha. No a tak poza tym... To nie bardzo jest co zrobić, no. To nie bardzo jest co zrobić. Bo Milika nie mam na kogo wymienić, bo nie mamy drugiego dobrego napastnika, oprócz Lewandowskiego, który już gra. Dobra, na spokojnie sobie podejdźmy. Dobrze, do Skurasia, Skuraś. Skuraś bokiem boiska, będzie wrzucał, wrzuca! Tam Kamiński, ja pierdolę! Panu Bogu w okno! Ja nie wiem, czy on chciał sąsiadom okno wybić, czy o co chodzi, nie? Naprawdę. No nie można tak grać, no. Dobrze, na spokojnie w tym środku. No odbierz mu to, no zajebiście, Krychowiak, Krychowiak. Dobrze, zagranie do Skurasia, Skuraś do środka. Skuraś do Milika, Milik. Milik i chuj stracił piłkę, no ja pier... Nie wierzę w to, nie. Oj, 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 oj. Zaczyna się robić afera z boku. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Dobrze, dobrze. No weź mu tą piłkę, no weź mu tą piłkę, kurwa! Dobrze, zajebiście. Krychowiak, odegranie, Skuraś. Skuraś będzie zagrywał do Lewandowskiego. Lewandowski, bokiem boiska, Lewandowski. Rozbiega się, dobrze, dobrze. Ale fart, ja pierdolę! Ja nie wiem, czy wy widzieliście to dobrze, więc obejrzyjmy sobie powtórkę. On to tak pierdolonym fartem strzelił. Ale to takim fartem, patrzcie. Bo on mu trafił w nogi i się odbiło mu... On strzelał lewą, odbiło mu... O właśnie, tu będzie to widać. I odbiło mu się, kurwa, od kolana i strzelił prawą. Nie, nie wierzę w to, nie. Nie wierzę w to, po prostu tu jest więcej szczęścia niż talentu, naprawdę. Naprawdę. Na spokojnie, no. Aj, kurwa, zrobił go jak małe dziecko, nie. Zrobił go jak małe dziecko w influencerze. Znaczy, co? Kurwa, no prawie. No dobre, dobre odegranie Lewandowskiego. Lewandowski? No i chuj nabieg na obrońcę, no. To tak nie może być. To tak nie może być. Na spokojnie teraz grajmy. No dobrze, dobre, dobre! Zajebiste to było! I odegraj... No i za późno. Za późno. Ale odebranie dobre, no. To, że wykonanie później chujowe, no jakby no zdarza się, prawda? Bardziej w naszej narodowej drużynie. Och, dobrze, 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 że tego Szczęsnego mamy, bo inaczej mogłoby być, kurwa, krucho w tym meczu też. No ja nie za bardzo mam do kogo odegrać. Bo oni jakoś tak dziwnie biegają, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie. Ja naprawdę chciałbym wiedzieć, ale nie wiem, czemu moi tak dziwnie biegają. O kurwa, dobrze, Milik! Milik! Ja pierdolę, jak dobrze. Jak Milik nie gra, to ta drużyna to jest patologia. Ja nie mogę zmienić... Nie wiem, nie mogłem skorzystać ze szybkiej zmiany. W sumie przydałoby się jakieś zmiany wprowadzić, tak stwierdzam, bo to jest 66 minuta. To w sumie najwyższy czas... No właśnie. Najwyższy czas, żeby tą zmianę wprowadzić. Tylko pytanie, co my tu możemy zrobić? Szymański za Krychowiaka. Drugi Szymański za Zielińskiego, no nie wiem. Linetty jest jeszcze. I jest Świderski. Kurwa, tylko bez... Zamieniłbym go za Milika, tylko bez Milika.
No może być ciężko, no ale w sumie wygrywamy 4-1, to niech on się nie przemęcza też. Wieteskę za Bednarka wrzućmy. No i linia ty może za Kamińskiego tutaj. I wtedy na sam koniec zmienimy jeszcze albo Zielińskiego, albo Skurasia za Szymańskiego i mamy komplet. Jeśli będzie się dało, bo ja chyba teraz 5 zmian wykorzystałem. Czulwi! Dobra, na spokojnie, no. Trzeba próbować, słuchajcie, trzeba próbować. Tylko nie wiem, no bez Milika będzie ciężko, coś czuję. Zajebiście do Lewandowskiego, Lewandowski! Bokiem boiska, Lewandowski, odegranie do Szymańskiego, Szymański! Porusza się bokiem boiska, nie ma z kim zagrać w tym polu karnym. Do Zielińskiego odgrywa, Zieliński spróbuje z daleka, ale nic z tego. No dawaj. No odbierz mu to, dobrze. Lekko tam na granicy faulu, ale dajemy radę. Szymański odegranie. Ajajaj. Chciałem powiedzieć Szymański odegranie do Szymańskiego, ale chyba tak by to wyglądało, nie? Dobra, no Szymański musi gonić. Oj, tutaj niebezpiecznie w tym... Bo, no, dobrze. Dobrze, Skóraś do Lewandowskiego, ale to nie dojdzie. To nie miało szans dojść. Nie miało prawa dojść, nawet bym powiedział. Ale Skóraś dobrze tutaj pracuje. Powiedziałbym, że Skóraś pracuje na swoje utrzymanie, kurwa, w tej drużynie. Jeśli można tak to nazwać. No i... Prawie, tam Lewandowski z lekkim faulem. No, zdarza się, prawda? Lekki faul, zęby wybite, noga złamana. Kto by się tym przejmował? Dobrze. No i na spokojnie. Dobra, jest ruch, nic się nie stanie. Chyba. Dobra, na spokojności. Ale nie fauluj! Kurwa! Dobrze, bo odegranie do Szymańskiego. Szymański traci piłkę, zajebiście. Ale Skóraś odbiera. I teraz Skóraś Lewandowski. Skóraś do Lewandowskiego, wypuszcza go. No kurwa, biegnij tym Lewandowskim. Lewandowski nie ma do kogo zagrać. No i traci piłkę, zajebiście. Ajajaj. No i będzie od bramki. Ale na spokojnie, jakieś zmiany są. Cyk główką. Aj, miałeś głową to odegrać, a nie mu dać odegrać głową. To jest dość, kurwa, duża różnica, wiesz? No dawaj, do Linettego, Linetty, bokiem boiska, będzie próbował. Wypuszcza się z piłką, albo spuszcza się z piłką. Wrzutka! No i trochę za mocno. Dobrze, do Lewandowskiego, Lewandowski, bokiem, wrzuca i... Co to kurwa było? To był strzał na bramkę czy podanie do chuja? Nie wiem, kto to miał taki kurwa kasztaniasty łeb. Oj. Wow. Ty, tego kompa to pojebało lekko, że on mi tu takie rzeczy robi. No ale przepraszam, ktoś coś? O, właśnie tak. Świderski, no kurwa, ale rusz pizdę tym Świderskim, a nie się zatrzymujesz. Tyle samo tempa, co, nie wiem, co Milik, ale nie jest w stanie podgonić, nie? Nie wiem, kurwa, jak to, nie wiem, jak to działa. Nie wiem, słuchajcie, jak to działa, ale to, co najważniejsze, wygraliśmy 4-1. Żegnają nas oklaskami, wiwatem, zresztą słychać, prawda? Jest dobrze. A tak poważnie, słuchajcie, no całkiem dobry mecz, no całkiem dobry mecz. Wygraliśmy 4-1. Zrzucę sobie jeszcze okiem na statystyki. Oczekiwane bramki 3,3. Judani było 3-0, to ciekawe. Podań od groma więcej mieli. Zatem my od groma więcej odbiorów. Obrony, popełnione faule, no tutaj troszeczkę ich... ruchłem, kurwa. No nie chcę nic mówić, prawda? Czas odzyskiwania piłki, 10 sekund średnio. Posiadanie 41, no to posiadanie...
to tak nam poszło, powiedziałbym, że średnio. No tak średnio bym powiedział. A jak ze strzałami? 12 strzałów ogólnie, 9 celnych, 2 niecelne, 1 zablokowane. No cóż. Zostały fragmentów, 16. I na długi słupek. Ciekawe. Ej, naprawdę fajne są te statystyki, nie? Widać, że oni mocno środkiem pola grali. Ja troszeczkę bardziej, no środkiem, bokiem w zasadzie. Ale to jest moje przyzwyczajenie z Ultimate Teamu, gdzie bardzo mocno stawiam na bocznych i napastników, i na bocznych pomocników. No bo ja bardzo lubię grać przy linii boiska, więc jakby no to tak niestety wychodzi. No, także słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie, żeby dać znać, jaki mecz chcielibyście zobaczyć następny. Oczywiście, jak ktoś jeszcze nie subuje, to zachęcam do subowania, prawda? Będzie mi bardzo miło. No, i przypominam, że można też dołączyć na naszego Discorda. Tam sobie piszemy, prawda, jest fajne community. No, i tyle. Na razie, dzięki, no i cześć.